Dość burzliwie przebiegała dyskusja nad wnioskiem kilkorga radnych o odwołanie przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w Radzie Miasta Konina. Na sesji zarzucano mu przede wszystkim niewłaściwe zachowanie wobec innych radnych oraz nadmierną autopromocję podczas posiedzeń komisji, a kiedy doszło do głosowania, większością został odwołany z funkcji. On sam uważa, że powód takiej decyzji był zupełnie inny. Były to zarzuty typowo polityczne. Na komisji wczoraj składałem wnioski, przedstawiałem jako radny i na komisji, której przewodniczyłem, a radna Kocińska stwierdziła, że robi sobie kampanię wyborczą. Ciekawe jest też to, że wśród odwołujących jest też dwoje kandydatów do Sejmu, którzy złożyli ten wniosek w czerwcu, wiedząc, że ja też będę startował i oni się głosowali przeciwko mnie. Zarzutów właściwie nie było żadnych konkretnych, to wszystko naciągane, ale trzeba przyznać, że Rada ma prawo odwołać każdego, więc ja nie jestem przyspawany do funkcji przewodniczącego. Dalej będę radnym, dalej będę członkiem tej komisji, dalej będę działał, ale okazuje się, że no, wkroczyła tutaj polityka do Rady i to jest bardzo, bardzo brudna gra w sytuacji, kiedy jest jeszcze 3 tygodnie do wyborów. Można było ten wniosek procedować na następnej sesji, niekoniecznie teraz. Jednocześnie wybrano nowego przewodniczącego tej komisji, którym został Tadeusz Piguła, także reprezentujący w Radzie Klub Lewicy. Do nowej funkcji nie podchodzi entuzjastycznie. No nie będzie lekko, bo wiadomo, że wszędzie brakuje środków, a to trzeba jakoś pogodzić, trzeba jakoś rozwiązać problem. Potrzebujących jest bardzo dużo zarówno w kulturze, w sporcie, jak i w oświacie, tak jak słyszymy. To wszystko zależy, ile tych środków będzie do tego dzielenia. Nie jestem za szczęśliwy, powiem szczerze, bo jeszcze pracuję z młodzieżą, dużo wyjeżdżam. No także to, a 8 wnuków to też obowiązki, także no, ale no zobaczymy, musimy jakoś to do końca tej kadencji, że tak powiem, rozwiązywać. Myślę, że z Tomkiem będziemy współpracować. Również odwołany przewodniczący zadeklarował współpracę ze swoim następcą.